Cześć! Z tej strony LEGO Hero Polska i na kanale dawno nie było nic z Marvela, więc w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu LEGO The Infinity Saga Marvel Studios 76186 Black Panther Dragonflyer. Na przodzie pudełka mamy pokazane oczywiście nasz zestaw, pokazane minifigurki oraz grafikę z The Infinity Saga z Thanosem oraz tutaj taką jakby komiksową, która jest na wszystkich zestawach z Marvela. Z tyłu mamy również Thanosa, ale jest on już z klocków, mam tą śmieszną głowę ze studem. Pokazany nasz zestaw tylko w innej pozycji. Oraz wiadomo też minifigurki i funkcja bawialna, czyli strzelanie ze stud-shootera. Juhu, nasza ulubiona. Na instrukcji jak zwykle mamy to samo co na pudełku, numer katalogowy oraz kod do zeskanowania. Pod koniec instrukcji mamy pozostałe zestawy z Infinity Saga na tą falę. Oczywiście na tylnej okładce mamy nasz kultowy, legendarny napis Win. W przypadku LEGO Star Wars ten napis mówi, po prostu mówi nam to jakiś robot, a tutaj mamy pirata. Tak się prezentuje złożony zestaw i zacznijmy od tego nieszczęsnego statku. Z przodu mamy całkiem fajny element kokpitu z takim ładnym nadrukiem. Tu mamy jakieś działka, tu kolejne działka ze zgadnijcie czego. Oraz te skrzydła. W środku mamy takie ciekawe ubarwienie, taki jasny niebieski. Trochę gryzie się to kolorystycznie, a mamy tutaj jeszcze dodatkowo naklejki z takimi panelami. Jak zwykle będę gadał, szkoda, że to nie są nadruki. Nasza minifigurka wsiadając do tego statku może nabawić się klaustrofobii, naprawdę strasznie trudno ją tam wsadzić i tak trochę biednie wygląda z tymi rękami uniesionymi. Oglądacie kanał LEGO Hero Polska, a wiecie, że my na tym kanale testujemy każdy stud shooter, więc zaprosiłem specjalnego testera, również pochodzi z tego zestawu i... I Chitauri pokonani, Avengersi wygrali, ziemia uratowana. Największą uwagę przyciągają te wielkie skrzydła. Są one z porządku zbudowane. No ale właśnie a propos budowli, cały statek w sumie się rozlatuje w rękach i zestaw zabawy to raczej nie jest. Tu mamy jeszcze jakieś ozdobniki zrobione z takich mieczy. I tutaj mamy trzy naklejki na jednym klocku. Więc naprawdę jeden z rekordów LEGO, tak samo było chyba w 501. I tu mamy jeszcze takie małe skrzydła. Nasz statek może jeszcze przybrać drugą pozycję. No w sumie nie do końca przybrać, bo on tak naprawdę nie ustoi. Ja się męczyłem, żeby go jakoś ładnie ustawić, oprzeć i tak dalej przez jakieś pół godziny. Więc doceniajcie, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Omawianie minifigurek zaczniemy od oczywiście najważniejszej z nich, czyli Czarna Pantera. Zależało mi na tej minifigurce, żeby uzupełniła moją kolekcję minifigurek z Marvela, dlatego ucieszyłem się jak zobaczyłem ten zestaw pod choinką w ubiegłe święta. Nóżek minifigurki co nie ma pokazywać, ponieważ są zwykłe czarne, bym pogadał, że jak zwykle przydałby się jakiś nadruk, no ale powiedzmy, że to nie jest taka ważna część. Na torsie mamy bardzo ładne nadruki, podoba mi się ten kolor fioletowy, jest on taki jakby świecący. Ma tutaj też taki jakby naszyjnik z takimi kłami, ostrzami, tego typu rzeczami. Z tyłu również mamy też ładne detale. Twarz, ta maska, ma tutaj te oczy,
też te ładne kolory. Według mnie minifigurka ma naprawdę dużo detali i fajnie by jeszcze uzupełniły ją te nadruki na nóżkach i może ewentualnie na rączkach. Na głowę mamy taki doczepiony element z takimi, nazwijmy to, rogami. Jak już jesteśmy przy jasnej stronie mocy, a to nie to uniwersum, ale wracając do tematu, to i tak postać dobra, a dokładniej jest to Shuri. Jako akcesoria nasza minifigurka dostaje te rękawice z Vibranium. No i według mnie są one tak sobie odwzorowane, LEGO po prostu poszło na łatwiznę i wykorzystało gotowy element, a szkoda, bo ciekawiej by się prezentowały, gdyby odwzorowano te wszystkie szczegóły. Minifigurka ma całkiem fajne nadruki na torsie, dużo szczegółów, pas klamru, jak w sumie większość figurek, które recenzuję. Zwykłe nienadrukowane rączki, no ale okej, nie będę się czepiał. Szkoda, że również nie dostaję nadrukowanych nóżek. Włosy są specjalnie robione dla tej minifigurki, znaczy występowały gdzieś jeszcze indziej, ale głównie pewnie z myślą o tej figurce. Postać ma pod tymi włosami dwie twarze. Jedną zaciętą, a drugą uśmiechniętą. Ostatnia już minifigurka w tym zestawie to Chitauri. Jako akcesorium figurka dostaje tą beznadziejną, przerośniętą pukawkę. Co do tej minifigurki powiem to samo co do pozostałych, czyli nie dostajemy nadruków na rączkach ani nóżkach, ale nadruki na pozostałych elementach są szczegółowe, wiele detali, fajnie jest to zrobione, tu jakieś złote elementy, ta twarz, jakieś oczyska, otwór gębowy. Tu taka jakby tiara, korona, tego typu coś. No i jest to fajnie po prostu zrobione. Ale minifigurka jednak przez ten brak nadruków, jak zawsze powiem, wygląda trochę biednie. Szczególnie, że dostaje taką wielką giwerę. Podsumowując, myślę, że zestaw jest bardzo dobrym wyjściem dla ludzi, którzy zbierają kolekcję figurek z Marvela albo budują jakąś armię Chitauri, ponieważ minifigurki są jak najbardziej na plus. Szkoda tylko, że nie dostają trochę więcej nadruków, ale i tak jest bardzo dobrze. Sam statek jest trochę nieforemny i trochę kruchy, więc ani do zabawy, ani do postawienia, ale i tak cieszę się z tego zestawu, bo jednak minifigurki mi się przydadzą do kolekcji i ja nie miałem jeszcze Czarnej Pantery i w sumie na nim mi najbardziej zależało. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się z wami żegnam i na razie.